Przedstawię Państwu zestaw ćwiczeń, który można wykonać samodzielnie w domu. Nie potrzeba do tego żadnych akcesoriów, wystarczy krzesełko i obciążenie własnego ciała. Wystarczy 10 minut takiego treningu, żeby zadbać o swoje stawy i swój kręgosłup. Zacznijmy sobie od wymachów od środka i każda noga wykonuje 10 powtórzeń. Możemy się czegoś trzymać, wtedy równowaga będzie lepsza. Utrzymać równowagę na jednej nodze nie jest tak prosto. I po 10 powtórzeniach przechodzimy do przeciwnej strony. Od środka, wymach nogi do boku. Trzymamy się cały czas krzesełka. W porządku, po 10 powtórzeń na każdą stronę. Przechodzimy do rozciągnięcia przyśrodkowych grup ud. Staramy się, żeby kolana nie wychodziły poza obręb palców i przechodzimy od jednej strony, przytrzymujemy 10 sekund, wracamy i to samo wykonujemy na stronę przeciwną. Minimum te 10 do 20 powtórzeń, wolno, musimy czuć, że grupa przyśrodkowa się rozciąga. W porządku. Dla relaksu możemy pokrążyć troszeczkę biodrami. To jest dość ciekawe ćwiczenie, bo też uruchomi nasz kręgosłup do wyprostu, więc to krążenie takie obszerne, żeby nasz kręgosłup się troszkę wyprostował. W jedną stronę 10 i w drugą 10. Ok. Myślę, że po tak długim siedzeniu warto byłoby uruchomić troszkę mięśnie nóg. Zacznijmy sobie od wykroków. Jedna noga w tył, tak jakbyśmy chcieli przyklęknąć na kolano. Kto nie trzyma równowagi, może złapać się jakiegoś krzesełka i robić z pomocą krzesełka. W dół, mocno wyciągamy i powtarzamy 20 razy. Przechodzimy do rozciągania mięśnia czworogłowego, czyli przód uda. Chwytamy się krzesełka, dociągamy piętę do pośladka i staramy się wyprostować. Utrzymujemy napięcie 10 sekund. I zmiana. Przyciągamy piętę do pośladka. Utrzymujemy 10 sekund. I zmiana na drugą stronę. Ok, jak rozciągnąć tylną grupę? Po prostu sobie siadamy, nogę na nogę i pochylamy się do przodu. Mamy czuć silne rozciąganie okolicy pośladka. Liczymy do 10 i zmiana na drugą stronę. Rozciągamy pośladek. Ok. Sporo tego rozciągania. Czas na uruchomienie brzucha. Przyda się krzesełko, na którym wcześniej siedzieliśmy. Pozycja pochylona, podparta. Pępek staramy się przyciągnąć do brody, czyli w ten sposób spinamy brzuch i staramy się przyciągać kolana w kierunku klatki piersiowej. Pamiętamy, plecy prosto i jedziemy. Wersja bokiem, jak najbardziej. I przód. I można oczywiście przyspieszyć. Spiął nam się troszkę brzuch. Musimy go uruchomić dalej. Najlepiej wziąć sobie ręce na wysokość poniżej brody i jedziemy na skos, do łokcia. Dwadzieścia powtórzeń i relaks. Rozluźniamy się, wykonujemy krążenia. Teraz spróbujemy uruchomić odcinek piersiowy. Utrzymujemy dłonie na wysokości brody i skręty. Obszerne skręty. Dwadzieścia powtórzeń i luzujemy.
Ciekawy sposób na przysiady. Staniemy sobie w rozkroku i spinamy uda od środka, tak jakbyśmy chcieli przyciągnąć nogi do siebie. Trzymamy 10 sekund. Trzymamy, jest to napięcie izometryczne, czyli bez ruchu. Trzymamy. 3, 2, 1. Po 10 sekundach staramy się stanąć troszkę szerzej niż biodra i wykonać 10 przysiadów. Przysiad troszeczkę poniżej 90 stopni. Można niżej, w zależności kto jak czuje, że jego biodra są rozgrzane. Mamy sprawę przysiadów załatwioną. Wracamy do odcinka piersiowego. Stoimy w rozkroku, dotykamy ręką do przeciwnej kostki i przyspieszamy. 20 powtórzeń i odcinek piersiowy mamy już rozgrzany. Wracamy, znowu przeplatamy krążeniem bioder. I pracujemy nad odcinkiem szyjnym. Obie dłonie pod potylicą i ciśniemy. Pamiętajmy, nie jest to ruch wyprostu, tylko jest to ruch ściągnięcia głowy w tył. Utrzymujemy napięcie izometryczne. Pchamy cały czas głowę do tyłu. I rozluźniamy. Od tej pozycji przechodzimy sobie do skrętu tułowia. Cały czas dłoń pod potylicą i cały czas głowa ciśnie w rękę. Wykonujemy 10 powtórzeń. Podmiana. Cały czas utrzymujemy napięcie. Ok. Przydałoby się jeszcze rozciągnąć troszeczkę mięśnie rąk. Najlepiej znaleźć sobie kawałek ściany, gdzie możemy oprzeć się. Oprzeć się tak, żeby dłoń i palce były skierowane za plecy. Pochylamy głowę w przeciwną stronę. Wywołujemy rozciąganie łańcucha mięśniowego ręki. Pochylamy, wracamy. To napięcie powinno trwać minimum 10 sekund, czyli liczymy do 10. Wracamy. To samo druga strona. Dłoń skierowana palcami w kierunku pleców i pochylamy. OK. Splątane palce, dłonie do góry, wyginamy się. Mocno wyciągamy i w przeciwną stronę to samo. Rozluźniamy się. Taki trening powinien trwać 10 minut do 10 minut. Tempo, w zależności kto ma jaką kondycję, wykonujemy tych serii, myślę, 2 obiegi, to w zupełności wystarczy, żeby taka aktywna przerwa w pracy pomogła utrzymać się w dobrej formie.